Przede wszystkim, żeby dostać energię, musisz wydać energię. Jeszcze raz, żeby dostać energię, musisz wydać energię. Dziwne, nie? Paradoks. Ale tak działa życie. To jest jedna z podstawowych zasad życiowych. Słyszałeś to milion razy. Żeby dostać, musisz dać. Daj, a dostaniesz. Chcesz być kochany? Pokochaj siebie. Słyszałeś to. Dzieje się coś dziwnego, jak wchodzisz w tryb dawania. Jak nie masz dużo dodania, ale dajesz mimo wszystko nie? to, co masz. Może nie masz dużo dodania pewnej osobie, na przykład, ale dajesz swojemu uwagę, swoje ciepło, swoje miłe słowa, swoje zaangażowanie, dajesz komuś. Jak dajesz, jesteś w tym trybie dawania, to tak jakby Bogowie, siły, wszechświat nagradzają cię. Za to, że dajesz, bo robisz coś szlachetnego, nie? Robisz coś dobrego, nagradzają cię i dają ci więcej, żebyś mógł dać jeszcze więcej. Jesteś w tym trybie dawania, więc jak jesteś w tym trybie dawania, to otwierasz jakiś kanał i dostajesz więcej, żebyś mógł robić więcej tego dobrego. Problem jest, jak ludzie zaczynają. Chcieć i chcieć i chcieć. Ja chcę energię, nie mam energii. Chcę dostać, chcę więcej energii. Nie ma energii. Ja chcę tą energię, chcę. Chcę to, chcę tamto. Jak chcesz i chcesz, i chcesz, i chcesz, i, chcesz i brać i brać i brać i brać, to w pewnym momencie wychodzisz z równowagi i wszechświat kładzie ścianę przed Tobą bo mówi nie, więcej nie dostaniesz. Więcej nie dostaniesz, bo przestałeś dawać. Nie wydajesz, nie dostaniesz więcej. Często ludzie po rozstaniu, nie? Są w takim trybie, gdzie nie dostają. Ta osoba zostawiła Cię, poszła sobie z jakąś inną osobą mi bawi się, i jest jej dobrze i ty mówisz: chcecie, potrzebujecie. Napisz mi, napisz mi, chociaż napisz mi jeden tekst. Dlaczego mi nie odpisujesz jeden SMS? Daj mi jeden SMS, żebym wiedział, że wszystko ok u ciebie. Tylko to chcę. Daj mi coś, daj mi, daj mi trochę uwagi. Daj, chcę, 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 bo ja chcę. Może dla odmiany dasz. Może dasz. Przede wszystkim spokój tej osobie. Może pozwolisz, może wejdziesz w tryb dawania i pomyślisz sobie, niech ta osoba żyje i robi to, co chce. Niech dostaje to, co chce, niech robi to, co chce. Już nie będę chciał, tylko dam, dam spokój tej osobie, dam przestrzeń, niech sobie żyje, niech robi to, co chce. I zacznę dawać sobie to, co potrzebuje. Dam sobie trochę pewności, siebie, dam sobie trochę szacunku, dam sobie trochę dumy. Co się stanie, jak dasz sobie dumę, dasz sobie szacunek, dasz sobie pewność siebie? Zaczniesz powoli dostawać. Tylko, że nie możesz powiedzieć taką pustą myśl. Szanuję siebie. Taką afirmację. Szanuję siebie, szanuję siebie, szanuję siebie, szanuję siebie, szanuję siebie. Szanuję siebie. To jest pusta myśl. W tej myśli się znajduje tylko słowo szanuję siebie i nie ma nic tam, nie ma esencji. Będzie esencja, jak rzeczywiście zrobi rzeczy które wzbudzają szacunek. Czyli pokonasz swoje różne problemy. Zrobisz pewne rzeczy, z których będziesz dumny. Przejdziesz przez pewne trudności, osiągniesz to, co chcesz osiągnąć. Wejdziesz w pewne sytuacje i nauczysz się czegoś lepiej. Przejdziesz przez porażki, będzie trudno, będziesz musiał wydawać energię, ale uda się. jak będziesz się starał i starał i starał, coś ci się uda. Udać się to, udać się tamto. Się wydajesz energię teraz. Powoli budujesz szacunek. Dajesz sobie szacunek. To jest dłuższa droga, musisz więcej dać, bo za długo byłeś w tym trybie. Chcę, 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 teraz musisz dać. Daj sobie szacunek. Buduj ten szacunek. Jak pokonasz pewne problemy, jak staniesz się lepszy w czymś, jak przejdziesz pr przez pewne uczenie się, przez pewne porażki, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze to, jeszcze tamto, spróbuję tak, zrobię to, zrobię to, zrobię to. Pokonasz parę rzeczy. I będziesz później mówił, kurczę, no kozak, pokonałem to, udało się to, umiem to, mogę to. Jestem trochę dumny, jestem pewny siebie, bo mimo wszystko udało mi się, mimo wszystko kontynuowałem. Teraz, jak mówisz, szanuję siebie. To nie jest pusta myśl. Tam znajdują się wszystkie te rzeczy, które zrobiłeś, wszystkie te twoje doświadczenia, to co przeszłeś. Jest gęste. Teraz z założenia szanujesz siebie, z założenia patrzysz na siebie i mówisz, kurczę, no szanuję siebie. Przeszłem przez tyle, udało mi się to, udało mi się tamto. Traktujesz siebie tak, tak widzisz siebie tak i dajesz sobie szacunek, tak mówisz, szanuję cię, no kurczę, do siebie, nie mówisz szanuję cię. Kozak i masz tą aurę szacunku, że szanujesz siebie. I nagle co się dzieje? Masz większą pewność, większy szacunek do siebie, większe zaufanie do siebie. I nagle zaczynasz dostawać. Nagle ludzie zaczynają cię szanować, bo masz tą aurę. Nagle ludzie chcą mieć bardziej do czynienia z tobą. Nagle ludzie chcą ci dać więcej. Chcą być koło ciebie. Dałeś. Teraz dostajesz. Tak samo z energią. Ludzie chcą energię. Chcę mieć energię, chcę mieć energię, ale nie mam energii. Jestem wyczerpany z energii. Nie mam energii. Musisz wydać. Bo Póki żyjesz, Masz trochę energii do wydania. Ważne jest to, żeby wydać ją inteligentnie. Jedna z podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o Twoją energię w ciągu dnia, nie? nie mam energii, jestem zmęczony, nie mam energii, jedna z podstawowych rzeczy to jest ruch. Ruch. Aktywność fizyczna, sport i tak dalej, treningi, ćwiczenia i tak dalej. O, oczywiście, wiadomo, ale ogólnie w ciągu dnia człowiek nie jest stworzony na to, żeby siedział większość dnia. Człowiek jest tworzony po to, żeby się ruszał w ciągu dnia. Pozostań w ruchu. Podstawy, podstawy, totalne podstawy, jeżeli chodzi o Twoją energię, to jest spanie, aktywność fizyczna i dieta. Wracamy do podstaw, nie? Spanie, śpisz tyle. Ile tobie pasuje, ile tobie odpowiada? Każdy ma inno, inne godziny. Ktoś może śpi 8 godzin jest OK. Ktoś śpi 6 godzin jest OK. Ktoś musi spać 9 godzin i, i być OK. Ja teraz w tym momencie aktualnie ja osobiście 9 godzin. W lecie około 7. Są dni, są okresy w zimie, gdzie śpię 7. Ale to jest. Jak nie ma za dużo stresu i za dużo oporów w ciągu dnia. Im więcej oporu jest w ciągu dnia i więcej razy jesteś w takim, o nie, o nie, o nie, im więcej jesteś w takim spięciu, tym więcej będziesz musiał odpuszczać, żeby wyrównać rachunek, nie? Więc będziesz prawdopodobnie musiał więcej spać, jak jesteś w dużym stresie i takim oporze. Każdy ma swoje godziny. Śpisz tyle, ile potrzebujesz, organizujesz się, żeby spał wystarczająco. Kolejna rzecz podstawowa, aktywność fizyczna, regularne ćwiczenie, codziennie ruszać się, chociaż trochę, może masz jakieś intensywne treningi trzy razy w tygodniu, ale resztę dni też musi być jakieś rozciąganie, jakiś ruch, jakiś spaden. Musisz być w ruchu, musisz wydać, musisz wydawać cały czas, po trochę. Nie chodzi o to, żebyś był cały czas spięty, że a muszę, muszę stać i robić byle co, ale trzymać się w ruchu, żeby była taka kontynuacja żeby płynęła energia bardzo ważne i dieta wiadomo mniej cukru jedna z najlepszych rzeczy na energię dla mnie osobiście to jest mniej cukru mniej węglowodanów jem węglowodany, jem owoce jeden z najlepszych owoców dla mnie osobiście i jem go praktycznie tylko przed treningiem bo dostaję taki bardzo jakościowy cukier to jest ananas. Jeden taki grubszy plaster ananasa. Przed treningiem. Tak, pół godziny, 40 minut przed treningiem. Bardzo fajnie ten cukier tak uzupełnia mi się glikogen w mięśniach. tak Jakoś tak działa dobrze. Takie dobre węglowodany. I tak są używane szybko. W sensie mój organizm je wchłania łatwo i są używane od razu. W treningu. Czuję ten trening, że, że mam więcej trochę energii. Dieta najlepiej według mnie, jak jest minimalistyczna. Czyli nie chlapiesz dużo różnych rzeczy. A i ten składnik, i ten składnik, i zjem te owoce, jeszcze te orzechy, i to kakao, ten w proszku, maka, to tamto, jeszcze te suplementy, jeszcze to, jeszcze te składniki. No. Minimalizm. To jest przereklamowane, to bombardowanie się wszystkimi tymi dobrymi rzeczami. Na dłuższy okres czasu dobrze jest jak jest różnorodność, ale nie w jednym dniu. Ja osobiście jem tak minimalistycznie dwa posiłki, późne śniadanie, bardzo późno, bo praktycznie robię post codziennie. Kolację wieczorem. I przed treningiem, jak będzie trening gdzieś pomiędzy, to zjem plaster ananasa albo trochę orzechów, tak pomiędzy takie małe dodatki. Ale ogólnie to dwa posiłki, śniadanie i kolację. I to się składa z trzech składników. Kolacja, trzy składniki. Śniadanie, trzy składniki. I jakaś przyprawa. I tyle. I zmieniam. Następny dzień, jakieś inne danie, gdzie będą inne składniki. Następny dzień, jakiś inny owoc. Tym razem ananasa przed treningiem, albo dzisiaj nie mam treningu i zjem sobie trochę granatu. Dzisiaj trochę banana. Nie także że banan codziennie, ananas codziennie, to codziennie. Nie. Rotacja. Minimalizm, mało rzeczy, proste, więcej energii dostajesz praktycznie od innych rzeczy, nie od jedzenia. Pasja. Duchowość. Brzmi to tak odjechane, nie, jak ci ludzie, którzy nie jedzą nic i dostają energię ze słońca i tak dalej. Nie jestem za bardzo po tej stronie, że siedzisz, nie jesz i masz energię ze słońca, ale dużo energii dostajesz jak masz poukładane w głowie jak twoja psychika jest w dobrym stanie jak jesteś na wysokich wibracjach jak coś cię pasjonuje jak jesteś zgrany ze swoją misją i pasją to dostajesz jakąś energię jakiś taki prąd taki napęd i nie chudniesz nie, nie robisz się coraz chudszy i chudszy, i chudszy, i chudszy i chudszy przez to, że jesz mniej utrzymujesz jakąś wagę bardzo dużo energii dostajemy od innych rzeczy od dobrego dotlenienia jak dobrze oddychasz, jak masz pokładane w głowie, jak Twoja psychika jest spokojna, jak masz jakąś pasję, coś cię rusza, coś cię animuje codziennie do życia i chcesz, i próbujesz, i starasz się, i robisz coś ważnego, takie rzeczy dają bardzo dużo energii. Jedzenie to jest dodatkowa rzecz. Może Ci dać energię, ale to nie jest główne. Dla organizmu, żeby przeżyło, tak, jest główne, nie, to jest potrzebne, ale. Jeżeli chodzi o tą jakościową energię, to nie jest główna rzecz. Jedzenie. Jeżeli chcesz mieć tą energię taką <klucz> niesamowitą. Bardzo ważne, żeby dieta była według mnie minimalistyczna i mniej cukru. Nawet rodzynki, nawet daktyle, takie rzeczy mniej. Mniej. Zauważyłem. Jadłem daktyle, jadłem rodzynki po prostu. Chociaż rodzynki to krótsze. Nawet rodzynki mają teraz te oleje roślinne w środku. Nawet jak jadłem takie rzeczy, które mają taki dobry cukier, powiedzmy, nie? Jak było tego za dużo, to ogólnie moja energia była taka niestabilna. Takie zjazdy miałem. To jest bardzo ważne. Mniej cukru. I więcej esencyjnego i prostego jedzenia minimalistycznego. Ziemniaki zjesz. Dobrze ugotowane, dobrze posolone, gotowane ziemniaki. Wystygną trochę, żeby nie były za gorące. Są smaczne. Tak jak dobrze przygotujesz prostą rzecz, jest smaczna. Podsmażysz trochę cebulki na oliwie. Trochę cebulki na ziemniaki i coś tam jeszcze. Dla ludzi, którzy jedzą mięso, to mięso. Dla innych, nie wiem, tofu albo coś takiego. Takie proste składniki. I zmieniają się. Następny dzień trochę coś innego. Tu zmienię coś, tu następnego dnia dodam jakieś inne, inne jedzenie, nie? Nie musi być wszystko w jednym dniu dostarczane. Minimalizm i mniej cukru. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o energię. Kawa. Bardzo ważne jest, żeby nie pić kawy bardzo późno. Ja dawniej, jak trenowałem, bo ja trenuję wieczorem około ósmej, siódmej, ósmej, czasami dziewiątej nawet. Jak trenuję? Nie, nie trenuję codziennie. Ale jak trenuję, to trenuję późno. I piłem zazwyczaj kawę przed tym. Skończyło się. Już nie piję kawy przed treningiem. Jem po prostu ananasa, platera ananasa. Kawę ostatnią, czasami piję dwie kawy, czasami piję jedną kawę. Jak piję dwie kawy, to ostatnią kawę piję około maksymalnie czwartej, szesnastej. Jak najwcześniej kawa, bo kawa niby 6, 7, 8 godzin już przestaje działać, ale jeszcze resztki tej kawy działają przez kolejne godziny. Więc lepiej mieć kawę wcześniej. Dużo wcześniej przed spaniem. Teraz dieta, spanie i aktywność fizyczna. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, treningi, wiadomo, znajdujesz jakąś równowagę, trenujesz odpowiednio, ale jak masz takie dni, gdzie nie masz energii i przyłapujesz się, widzisz, że o, mam taki zjazd dzisiaj, to bardzo ważne jest to, żeby utrzymać się w miarę w ruchu i robić rzeczy, które są konstruktywne, nawet jak są banalne. Czyli jak widzisz, że masz zjazd energii, to wydaj, wydaj trochę energii i powiedz: zrobię tą kolejną rzecz. Odkurzę na przykład albo dzisiaj poukładam te rzeczy, posprzątam. Jakieś proste rzeczy, ale żeby był ruch, żebyś nie siedział i nie zaczął myśleć za dużo. Bo jedna z najważniejszych rzeczy która wyżera Twoją energię, to jest tutaj, jak w Twojej głowie jest gaz naciśnięty i hamulec naciśnięty. Jak chcesz dużo, a nie robisz, bo nie możesz się zdecydować, to wyżera energię jak nic innego. Ten taki stres, gdzie chcesz, ale nie możesz, chcesz, ale nie możesz, chcesz, ale nie wiesz, jaką decyzję podjąć, ale chcesz zrobić to, ale to nie mogę teraz. Jak jesteś w tym trybie, to po prostu wyżera ci się energia tak od razu. Bardzo ważne jest to, żeby unikać tych stanów, gdzie nie wiesz co robić. Jak widzisz, że o, y, nie mam energii i chciałbym zrobić to, ale nie mogę, decyduj się szybko. Nie zrobię tej trudnej rzeczy dzisiaj, bo mam gorszą energię. Zrobię parę łatwiejszych i się zabierasz, i robisz. I wchodzisz w te monotonne działania. Ważne jest to, żebyś, jak widzisz, że masz bardzo duży zjazd, nie masz energii, to wejdź w jakieś monotonne działanie i odpuść. To, że dzisiaj zrobisz coś epickiego i pójdziesz bardzo do przodu i się rozwiniesz niesamowicie, odpuść to i rób to coś monotonnego. Ale konstruktywnego, nie? Jakieś obowiązki domowe, jakieś załatwienie jakiejś sprawy prostej, po prostu w ruchu. I tylko tą rzecz. Ja mam tą rzecz do zrobienia. Jak robisz tą rzecz bez oporu, bez takiego, że ale tamto. Nie, idę na całość w tą jedną rzecz. Jak się skończy, to będzie następna. Idziesz na całą tą jedną rzecz, prostą rzecz, Twój mózg wchodzi w taki tryb myślenia, że ja wykonuję swoje obowiązki. Jedna rzecz do przodu. Aktywują się myśli. Jestem osobą, która załatwia sprawy. Aktywują się różne myśli związane z tym, co robisz. To jest myśl. To, co robisz, to jest jedna myśl, która dostarczasz sobie do głowy. Dostarczasz sobie taką myśl. Wykonuję swoje obowiązki, będę miał jedną rzecz mniej do zrobienia. Ta rzecz długo była zaległością i teraz będzie skończona. Czuję się fajnie. Aktywują się takie myśli nieświadomie. Ty nie myślisz o tym, ale to się aktywuje tam. I poczujesz się lżej. I nie ma oporu. I płynie ta energia. Wykonuje tą jedną prostą rzecz. Chodzi o to, żebyś utrzymał się w ruchu. Wieczorem możemy mieć ten czas, gdzie leżymy, gdzie odpoczniemy, jak się skończył dzień, Dobrze jest mieć taki okres, gdzie... Nic nie będę musiał teraz robić. Obejrzę sobie jakiś film, będę miał jakiś miły czas. Skończyło się wszystko, nie mam nic do zrobienia. Mogę zrobić sobie obiad i zjeść, możesz mieć taki czas. Ale większość dnia nie jesteśmy stworzeni na to, żeby leżeć w taki sposób. Utrzymaj się w ruchu, utrzymaj tą równowagę. Wydaj trochę, wydaj trochę. To, że załatwiłeś te małe obowiązki, to będzie, będziesz miał wynagrodzenie za to jutro, pojutrze, za tydzień, bo by, było załatwione. Bo nie będziesz miał tej rzeczy dodatkowej na głowie. Robisz coś dobrego. Chodzi o to, żeby utrzymać się w tym ruchu. Czasami możesz mieć taki zjazd, gdzie czujesz, że jesteś chory albo jest coś poważnego, że naprawdę nie masz energii, jesteś wyczerpany, choroba, jakaś coś takiego. To wtedy możesz leżeć, nie? Ale jak widzisz, że to jest po prostu to takie wyczerpanie, to utrzymaj się w ruchu, zobaczysz, że dostaniesz więcej energii. Z zobaczysz, że udało Ci się wyjść z tego. Teraz, jeżeli chodzi o ten opór, o ten gaz i hamulec jednocześnie. Żeby uniknąć takich sytuacji, gdzie jest gaz i hamulec jednocześnie, gdzie chcesz, ale nie wiesz co zdecydować, i zamarzasz i chciałbyś coś, ale nie możesz tego zrobić, i się zastanawiasz, czy będziesz mógł, bardzo ważne jest to, żeby unikać takiej myśli i zająć się jedną rzeczą, która będzie łatwiejsza dzisiaj. Odzyskasz swoją równowagę i powoli, jak będziesz miał więcej energii w przyszłości, to zajmiesz się tymi trudniejszymi sprawami. Teraz nie możesz proste rzeczy. I odpuść to takie ale chcę, ale nie mogę, żeby uniknąć tego gazu i hamulca jednocześnie. Bardzo pomocne będzie, jak wcześniej masz przygotowane, co będziesz robił dzisiaj. W sensie człowiek wyczerpuje się bardzo szybko jak musi decydować. Twoja siła woli się wyczerpuje. Decyzją. Jeżeli na przykład masz pewne ciasteczka i kuszą cię, to będziesz bardziej zmęczony dzisiaj, przez to, że za każdym razem, jak patrzysz na nie, to jedna część ciebie mówi, a chce ty też ciasteczka, a druga część ciebie mówi, a może nie będę jadł. Nie, 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 nie będę jadł. I musisz decy decyduje, że nie. Powstrzymam się. To wyczerpało trochę energię. Jak masz w swojej głowie te ciasteczka tam, to wyczerpuje cały czas trochę energii, bo cały czas w głowie pojawiają się może na poziomie nieświadomym, że chcę, ale nie, chcę, ale nie. Unikaj tego. Ja osobiście przygotowuję sobie swój dzień tak, żebym jak robot funkcjonował. Pewne takie podstawowe rzeczy, które mam do zrobienia, i jak wstaję rano, to nie ma opcji, że dodam sobie myślenie i zastanawiam się, a czy zrobię to, czy nie zrobię tego, a czy zrobię to, czy nie zrobię tego, bo będę bardziej wyczerpany. Więc już wcześniej, poprzedniego dnia, już, albo rano, jak wstaję, od razu mam ustalone, już wiem. Zrobię to później to, później to, później to, później to, później to i później będę mógł się zająć tą trudniejszą rzeczą. Tyle. I później wykonuję jak robot, żeby nie musieć decydować, i później mam więcej zapasu energii, żeby zająć się tą jedną rzeczą, gdzie będę musiał decydować, martwić się, stresować. Mam więcej zapasu, żeby się tym zająć. Więc mniej decydowania. Zdecyduj wcześniej i pewne proste czynności wykonuj jak robot. Jest fajnie, jak wstajesz. I wiesz, że po prostu idziesz tam. A teraz czas na to i idziesz i nie myślisz, nie myślisz, czy zrobię, czy nie zrobię, czuję się dzisiaj, czy nie. Nie, po prostu idziesz jak robot, wykonujesz tą rzecz. I owszem, życie nie jest jak niebo, jak dywany rozłożone, czerwone wszędzie. Zdarzą się rzeczy, mimo to, że zaplanowałeś i wiesz, co robić, zdarzą się rzeczy, gdzie się zmieni coś i będziesz musiał zdecydować, bo coś nowego się pojawiło i mówisz, a teraz nie mogę zrobić tych rzeczy, muszę zastanowić się, co zrobić. W tej sytuacji, bo wydarzyło się to i teraz muszę to zmienić. Zmieniasz i idziesz dalej. Nie, nie siedzisz za długo w tym takim robić czy nie robić, robić czy nie robić. Twoja energia chce, chce czegoś, ale nie wiesz co zrobić. Jest gaz i hamulec. To wyczerpuje. Unikaj tego. Kolejna rzecz, która może pomóc z brakiem energii dla mężczyzn, to jest nofab. Ja jestem bardziej za tym, nie tylko no fap, tylko no seks. Możesz to przetestować, tak? 14 dni. Po 14 dniach prawdopodobnie zobaczysz efekty. Nic. Nic seksualnego. Nic. Zero. Nie, 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 nie ściągasz tej energii seksualnej w ogóle tam do tych narządów płciowych. Nie, nie, nie idzie tam. Jak... Mężczyźni robią no to nie polega na tym, że powstrzymuje się i powstrzymuje się i powstrzymuje się i patrzysz się na kobiety i masz obsesję i patrzysz się na różne filmy i tak, o nie, nie. Chodzi o to, żebyś nie pozwalał sobie nawet, żeby twój mózg poszedł tam, żeby odpuścić całkiem ten wymiar seksualności, całkowicie. Jak przechodzą kobiety koło ciebie, jak coś widzisz w reklamie albo coś, bo wszędzie się sprzedaje seks, nie? Jak widzisz coś, to odwracać wzrok tak jakby żeby nie szły tam myśli nawet żeby nie schodziła ta energia tam To jest pomocne zwłaszcza dla mężczyzn żeby trochę tak jak z postem nie? żeby trochę nabrać więcej kontroli nad tym, tą taką potrzebą nie Abyś ty decydował. Tak jak post, jak robisz często posty, to zmienia się Twój związek z jedzeniem. Możesz po prostu nie jeść. tak, Możesz decydować. Nie, nie musisz, możesz wyłączyć ten głód. Tak? Opanowujesz to. Tak samo z seksem. Zaczynasz to opanowywać, jak robisz takie dłuższe okresy. No vap, no seks, nic. Kolejna rzecz, która może pomóc. Wszystkim, nie tylko mężczyznom. To jest. Coś, co ja robię wieczorami. Kładę się. Jak kładę się spać, to otwieram nogi tak na boki. Tak podnoszę nogi i opuszczam po bokach, tak żeby biodra się otworzyły. Kładę ręce na brzuchu nisko i oddycham 30 razy. 30 wdechów i wydechów. 30 razy i każdy wdech wciągam go. Do tego miejsca, gdzie jest prostata. Wyobrażam sobie, że oddycham do tego miejsca. Między odbytem a narządami płciowymi. Tam, do tej bazy, do, do, do centrum, do samego do. 30 razy. Głęboki wdech i trwają. Każdy wdech i wydech trwa około 6 sekund. Robię to tak, że 6 sekund wdycham, wdech. Powoli, nie? nie, bo jak szybko dużo powietrza weźmiesz, to już nie masz więcej, nie możesz więcej brać. Nie? Więc powoli, 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 powoli relaksujesz całe to miejsce, ten dolny brzuch tam i czujesz, jak się rozszerza całe to miejsce. Rozszerza się i otwiera się. I wyobraź sobie, że ten wdech wciągasz go tam, rozszerza się brzuch i wciągasz go tam do samego dołu. I później 6 sekund wydech. Wdechy przez nos. Wdechy też możesz. Bardzo ważne jest to, żeby uczyć nos, żeby ludzie mają rozl rozleniwione nosy. Tu są mięśnie, są różne. Nos ma pewne umiejętności. Jak masz wyczwiczone je, to oddychasz lepiej. Więc dużo lepsze jest oddychanie przez nos, ogólnie na Twój układ hormonalny, na stres. Lepiej jest oddychać przez nos. I Dobrze jest, jak trenujesz to, żeby uczył się, nos jak oddychać nosem. Bo nabierasz w tym wprawę tak samo jak nabierasz wprawę od, od, w tym takim oddychaniu do samego dołu. Uczy się twój organizm 30 wdechów i wydechów codziennie. Na początku nie będziesz rozumiał tego, nie będziesz, nie będziesz czuł, że rzeczywiście tam głęboko oddychasz. Ale jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty mija, i zaczynasz widzieć, że okej już zaczynasz to łapać. Zaczynasz już oddychać łatwiej, tak głęboko do środka. Zaczynasz czuć, jak ci się rozszerza bardziej całe to miejsce tam na dole, na bazie, na samym końcu. Wszystko się tak, jest taki puls, że otwiera się i zamyka, otwiera się i zamyka. Jak robisz to codziennie? Przez to, że tam głównie znajduje się twoja główna energia życiowa, seksualna, to jak są te pulsy, to one jest łatwiej uwalniana i łatwiej się zaczyna poruszać pod całym twoim ciele. Bo ta energia seksualna się rusza, nie? I niektórzy ludzie potrafią ją ściągnąć do swojej pracy, do zrobienia czegoś. Niektórzy nie za bardzo. Niektórzy nie mają kontroli nad tym. Niektórzy po prostu chcą włożyć w coś energię, ale nie ma, bo jest zblokowana tam na dole. Jak regularnie Tworzysz te pulsy, gdzie oddychasz tam głęboko, to się rozszerza, otwiera, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, porusza się, to ta energia łatwiej będzie się ruszała przez całe Twoje ciało. Ta główna energia seksualna. I będziesz miał bardziej uwolnioną tą energię. Ten, ten wąż nie? Będzie mógł się poruszać bardziej. Nie będzie siedział ten wąż tam na dole, tylko będzie mógł się częściej ruszać, bo są te pulsy. Jest poruszany. Nie siedzi tam wszystko bez ruchu, tylko jest poruszane i ten wąż może się ruszyć. I to na dłuższą metę, to takie oddychanie może Ci dać większą i lepszą energię, bo więcej energii seksualnej będzie się ruszało wyżej w ciągu dnia. Tyle na temat energii. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym.